wielki dla mnie przywilej i zaszczyt, że mogę stanąć dzisiaj tutaj przed rodziną Bożą. Nazywam się Dariusz Biały. W tej pięknej uroczystości, jaką obchodzimy wszyscy, cała rodzina Boża, chciałbym mówić tylko właśnie o miłości Bożej. Bo to miłość Boża sprawiła i dziękuję Panu Jezusowi za to, że 92 lata temu nie przyszedł jeszcze, bo przez 92 lata jeszcze wiele, wiele ludzi mogło przyjść do Chrystusa i być uratowanych od piekła. Chciałbym się na początku podzielić słowem z listu do Hebrajczyków, 10 rozdziału. Słowo, które dla mnie jest takie bardzo na nowo w sercu przeżywane. 10 rozdział, 23 werset. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech. Pochodzę z Dolnego Śląska, z wielodzietnej rodziny, w której był alkohol. Dziękuję Bogu, że to Jego miłość sprawiła, że osoby, które mi mówiły o Chrystusie, bo gdyby nie Jego miłość, to czyżbyśmy nie mówili o Chrystusie? To z miłości Jezusa Chrystusa, którą wlał w moje serce, dziś też mogę mówić o Jezusie. I bracia, którzy przychodzili do mnie do więzienia, opowiadali mi o Chrystusie, to z miłości dziś mogę świadczyć i mówić o tym, jak dobry i wspaniały jest Jezus Chrystus. Ale to też odpowiedzialność i bardzo ważne, żebym nie deptał krzyża, Jego ofiary, przelanej krwi. Żebym o tym pamiętał każdego dnia, że jest łaska. Ale żebym z tej łaski korzystał i na nowo chcę kochać się w Jezusie Chrystusie, w Jego miłości, bo nie zawsze było łatwo, nie zawsze było tak dobrze. Kiedy nie znałem Jezusa Chrystusa, było tragicznie. Mam za sobą 8-letni wyrok w więzieniu za bardzo złe, ohydne rzeczy, których nie warto w takiej uroczystości mówić. Ale właśnie to miłość Boża sprawiła, że jeszcze 10 lat temu niewielu by chciało ze mną porozmawiać, ale Jezus Chrystus chciał ze mną rozmawiać. On się mnie nie wstydził. Nie wstydził się mnie, jakim byłem. Nie wstydził się mnie, co robiłem. I przyszedł do mnie i tam w więzieniu przez miłość ludzi, którzy też pokochali Jezusa, a on ich i zwiastowali przez wiele lat, wyciągnął imię człowieka zniewolonego od grzechów, człowieka zamkniętego w więzieniu, na nowo Bóg postawił, obmył swojej świętej, przelanej krwi. I dzisiaj chcę mówić, abyśmy naprawdę z miłością pamiętali o tym, że Jego łaska przez te 92 lata spowodowała, że mnóstwo istnień ludzkich zostało uratowanych. Dzisiaj z tą miłością, z odpowiedzialnością chcę mówić innym, że Bóg niezależnie, co przeżyliśmy, niezależnie w jakim bagnie byliśmy, może wyrwać.
Nie zawsze to było łatwo. Chcę wam powiedzieć, kochana moja rodzino, coś bardzo, co dla mnie jest takie piękne i wspaniałe. Nauczyłem się patrzeć na każdą siostrę i każdego brata. Nauczyłem się patrzeć na każdego człowieka z miłością. Wiecie, są różnice różnych zdań. Na mnie też z Boży nie zawsze patrzano normalnie. Każdy jest innego charakteru. Ale zobaczcie, ile nas tu jest. Jesteście rodziną. Czy kogoś to interesować powinno, co ja robiłem w przeszłości? Nie. Bo Bóg już dawno nie patrzy na mnie, jakim ja byłem. A nie zawsze tak jest. I dlatego chcę mówić o Bożej miłości w Kościele. Dla mnie to jest takie szczególnie ważne, bo wiem, ilu z was, seniorów, nasze siostry, seniorki, nasi bracia, seniorzy, mogą powiedzieć, jak można szybko rozwalić kościół od środka. Wiecie, moje świadectwo nie jest ważne teraz, bo ja strasznych rzeczy w życiu doznałem, przycierpiałem. Ale chcę mówić o miłości Bożej dziś w Kościele, abyśmy nie patrzyli na to, co człowiek kiedyś robił, ale patrzyli, jakie mamy diamenty, jakie mamy cenne wartości, cenne dla Jezusa Chrystusa, a tym bardziej my powinniśmy się miłować. Wiecie, wielu z was, tu są też wspaniali bracia i siostry, którzy przyjmowali mnie nieraz pod dach swój. Gościli i nie pytali się, co zrobiłeś. A robiłem straszne rzeczy. Ja widziałem w wielu z was miłość. Miłość, która nie mówi, jak wyglądasz, jaki jesteś, co robiłeś, tylko co dzisiaj dla Jezusa robisz. Jezusa nie będzie interesować, ilu przyprowadziłem ludzi do Niego, tylko jak ja żyłem na co dzień z Nim. Jaki ja na co dzień jestem w czterech ścianach, w pracy, poza rodziną Bożą. I dlatego chcę powiedzieć dzisiaj o takiej dla mnie naprawdę na nowo przeżywanej wartości w Jezusie Chrystusie. Abym nie deptał krzyża, abym nie deptał łaski, która została mi dana. Dziś moją służbą jest, aby docierać do dzieciaków, do młodych ludzi, pokaleczonych, poranionych, takich jak ja kiedyś byłem. Ale gdy ich przyprowadzamy do kościoła, możemy różnie na nich patrzeć. Tak samo jest z każdą inną osobą. Musimy mówić o wartości, że jest łaska, to nie znaczy, że mogę sobie robić, co chcę. Że jest łaska, jest czas, że mogę sobie troszeczkę pohulać, a później wrócić. Nie. Ja już dosyć mam pokaleczenia, poranienia, które w życiu doznałem. Dlatego chciałbym też powiedzieć do młodych, nie musicie być pokaleczeni, poranieni, żeby na nowo przypomnieć sobie o tej łasce, która trwa. Chcę powiedzieć dzisiaj w tej radości, jaką możemy przeżywać na nowo. Wszyscy. Te 92 lata to piękny okres. Piękny okres ratowania istnień ludzkich. Ale seniorki, nasze siostry i seniorzy, nasi bracia mogą też powiedzieć, ile istnień odeszło, bo deptali krzyż, bo zapomnieli o łasce. Wspomnijmy też o nich. Starajmy się dotrzeć do tych, którzy gdzieś się pogubili, nasze siostry, nasi bracia. Nie pozwólmy, aby diabeł ich zabrał na potępienie. Ze mną też nie było tak czasami i dobrze. Byłem też krnąbny i gnuśny,
Bóg mnie też gruntował, ale dziękuję właśnie za rodzinę Bożą. Właśnie to jest takie piękne, kiedy widzę całą taką rodzinę Bożą, kiedy się zgromadzamy w takich cudownych, wspaniałych uroczystościach. Ale nie zawsze tak jest w niedzielę, czy u was w środę, czy u nas w czwartek. Nie zawsze jest tak na grupach domowych, gdzie wiele łez mogłem wylać i mogłem korzystać z modlitw. To jest piękne. Pamiętajmy o tej łasce, którą każdy na nowo otrzymał gdzieś. Ja pamiętam, jak do mnie do więzienia Pan Jezus przyszedł. Tam, gdzie wszyscy mnie przekreślili. Dzieciaka, który już tam w więzieniu miał dosyć wszystkiego. Mając 38 lat, chciałem odebrać sobie życie. Dlatego, że uważałem, że jestem chyba najgorszy ze wszystkich ludzi. Niczym się nie różni od Trynkiewicza wtedy tam. Niczym się nie różni od nikogo, który tam siedział. Takie same rzeczy popełniałem jak ci ludzie. Dlatego, że moje życie było tragiczne. A nie dlatego, że to wina rodziców. Nie dlatego, że to wina moja. Tylko dlatego, że w grzechu żyłem. Że nie znałem Jezusa Chrystusa. Nie znałem Jego miłości. Niezależnie, co przeżywałeś, co przeżywasz, droga siostro, drogi bracie, przyjacielu, który tu jesteś, może pierwszy raz gościu, zaproszony gdzieś, pamiętaj, że jest łaska i czas, ale ona wiecznie nie trwa. Ona wiecznie nie trwa, łaska. Ja chcę stanąć przed Jezusem Chrystusem i powiedzieć z tego, zdać sprawę z tego, jak żyłem. Czasy są dzisiaj okropne, tragiczne. I widzę, jak młodzi, starsi depczą krzyż Jezusa Chrystusa i Jego ofiarę. Nie zdajemy sobie sprawy, jakie to jest bardzo ważne. Może jesteś chowany od małego w rodzinie wierzącej. Może jesteś chowana z pokolenia na pokolenie. Chcę ci powiedzieć, trzymaj się tego, co masz. Droga siostro, drogi bracie. Kiedy byłem w tamtą niedzielę u was Bożej, posłuchałem braci seniorów, jak oni na nowo pragną miłości Bożej. To bardzo się zawstydziłem, że oni po tylu latach pragną miłości Bożej. To jest niesamowite. Dla mnie to było niesamowite. I dlatego chcę cenić tą miłość Bożą. Chcę się radować w miłości Bożej. Chcę dziękować Bogu za Jego miłość, bo gdyby nie miłość w naszych sercach, to nie głosilibyśmy o Nim. I chcę głosić o miłości Bożej. I chcę powiedzieć właśnie w tej uroczystej chwili, w tych dniach uroczystości, które wspominacie, 92 lata, dziękuję Jezusowi Chrystusowi, że wiele istnień jeszcze mogło być uratowanych, takich jak ja, dzieciaków poranionych, pokaleczonych, których Bóg oczyścił, umył w swojej przelanej najświętszej krwi. Dziękuję Jezusowi Chrystusowi za to, że nie przekreślił mnie, powiedział, ty jeszcze będziesz w moich rękach używanych, ale chcę być godny w Jego rękach. Nie chcę się wstydzić Ewangelii, nie chcę się wstydzić Jezusa Chrystusa, gdziekolwiek będę. Nie wstydźmy się. Dziękuję, że mogłem te słowa przekazać Panu Bogu. Dziękuję za to, że dał mi odwagę, że mogę też mówić, dlatego, że
Chcę tylko mówić o Jego miłości. Moje świadectwo już dziś nie jest takie ważne. Dziękuję Bogu i na zakończenie chciałbym przeczytać list do Hebrajczyków. 12 rozdział, 28 werset. Przeto okażmy się wdzięcznymi, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu, tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Chwała Bogu. Amen.